wstępne wyniki wyborów, w których państwo uzyskali prawie 60%. To już nie są wstępne, to są wyniki ostateczne. Rzeczywiście kandydat do Senatu w 5 powiatach województwa podkarpackiego uzyskał prawie 61% głosów, a jego główny rywal, wspólny kandydat Platformy i Polskiego Stronnictwa Ludowego, raptem 21%. Oczywiście Podkarpacie jest takim miejscem, gdzie Prawo i Sprawiedliwość zawsze miało dobre wyniki. Tam ludzie na nas głosowali, ale chcę przypomnieć, że tak ogromnej przewagi PiS-u nad konkurencją nawet my się nie spodziewaliśmy. W ostatnich wyborach przewaga Prawa i Sprawiedliwości nad Platformą i PSL-em była raptem 11%, teraz przekroczyła 40%. To jest coś niesamowitego, ale to również pokazuje, że zabiegi socjotechniczne ze strony rządu, przecież jeździł tam premier Tusk, jeździli jego ministrowie, jeździła pani minister Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego, obiecywali cudawianki, złote góry. Jeżeli ludzie z Podkarpacia zagłosują na Platformę i PSL, to będą wielkie pieniądze unijne, wielkie inwestycje i tak dalej. Ludzie się już na to nabierać nie dają. Również jeździli działacze PSL-u, jeździł Piechociński kilkakrotnie, jeździł Pawlak w stroju strażaka ochotnika. Ludzie się już na to nabierać nie dają. Widzą po prostu, że ten rząd kłamie, oszukuje, wyczerpał swoją możliwość informowania społeczeństwa. Nikt w to nie wierzy. Chcę zresztą zwrócić uwagę, że ten obszar, na którym odbywały się wybory uzupełniające do Senatu, to jest obszar trochę jak w pigułce Polska. To są miasta, Mielec, Dębica, gdzie upadł przemysł, gdzie zakłady przemysłowe w części jeszcze z okresu międzywojennego, w części powojenne wybudowane duże, nowoczesne zakłady upadły, potworne bezrobocie, ogromna emigracja zarobkowa głównie do Wielkiej Brytanii. To można zobaczyć na lotnisku w Rzeszowie, ilu ludzi udaje się do Anglii, ale również tereny rolnicze wokół tych miast. I tu problemy i już ludzie po prostu nie wierzą w zapewnienia Tuska i jego ekipy, dlatego tak dobry, nawet nieproporcjonalnie ponad nasze oczekiwania wynik kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Argumentuje się tutaj, że to typowo region, w którym PiS zawsze wygrywa. No tak, ale to wygrywał różnicą w poprzednich wyborach 11%, a teraz wygrał różnicą 40%. Zdaję sobie sprawę, że może ten wynik w innych częściach Polski nie byłby aż tak wielki, ale generalnie tendencja pokazująca, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która może wygrywać. I kolejne wybory przecież, no, najbardziej spektakularne to ostatnio Elbląg, wcześniej Rybnik, teraz Podkarpacie, każą no, mieć nadzieję, że również w najbliższych wyborach Prawo i Sprawiedliwość i jego sojusznicy, bo jest przecież nie tylko partią, która samodzielnie chce ratować Polskę, ale współpracuje z wieloma środowiskami, którym sprawy przyszłości Polski są nieobojętne, że może wygrać wybory. Dlatego również sądzimy, że i referendum w Warszawie, które będzie w październiku i różne inne wydarzenia, bo przecież jest sporo wniosków o odwołanie władz samorządowych w wielu miejscach Polski, że będą się rozgrywały dla pomyśli Prawa i Sprawiedliwości. Ale chcę jeszcze raz podnieść, czy zwrócić uwagę na to, że tu nie budzi to w nas jakiejś wielkiej euforii. Ja od rana jestem pytany, panie, cieszycie się z tego powodu, bo wasz kandydat takie olśniewające zwycięstwo, 61% dostał. Owszem, cieszymy się, że nasze argumenty ludzie podzielają, że również obdarzają nas zaufaniem, ale martwimy się stanem państwa. Martwimy się, że ta władza według procedur demokratycznych jeszcze przez 2 lata będzie niszczyła to państwo, zarówno na poziomie centralnym, jak i eksponowani funkcjonariusze Platformy Obywatelskiej i PSL-u będą niszczyli Polskę, tą Polskę lokalną, Polskę w poszczególnych województwach, miastach, gminach i tak dalej.